Jeśli potrzebujesz końców, wbijaj do Smite Coins, kod Alvin, dostajesz 5% końców więcej. Let's get ready to suck! Hej, cześć, z tej strony oczywiście Alvin, jest to kolejny odcinek serii Draftomanii. Jeśli dobrze pamiętacie, jeśli oczywiście oglądaliście ostatni odcinek, udało się wygrać drafta. W miarę, jak widać, po stanie konta się zwrócił. I po prostu, no tak, no jest w razie czego jeszcze 5k na zapas. Miejmy nadzieję, że po prostu kolejny draft też się zwróci. I jak to wygląda? Głównie były to karty jednorazowe. Kilka zawodników, dosyć słabych zawodników. No Buffon był 1-3, on się sprzedał. Kontrakty i kilka. No i myślę, że możemy przechodzić do drafta. Dzisiejszy draft będzie taki, że widzieliście tutaj na początku filmu. Będzie kart zwykły, czyli po prostu no jak będzie do wyboru to Ronaldo albo zwykły, nie wiem, Buffon, to muszę na przykład wziąć Buffona, jeśli będzie oczywiście on tylko jeden zwykły. I okej, okay, i myślę, że możemy już przejść do drafta. Okej, okay, wbijamy z końcami. Okej. Mamy jeszcze! Znowu jest 4-4-2, który niestety znowu będę musiał wybrać. 5-2, to nie ma skrzydeł. No okej, okay, no wezmę 4-4-2, bo ostatnio przyniosło mi szczęście, to w sumie czemu nie? Dobra. Infantes. On sobie nie pograł w sumie, no ale nie mogę, no cóż. W takim razie będzie to... No Hazard, no Ture chyba... Nie, chyba Hazard też w sumie. Dobra, Hazarda wezmę, okej. Okay. Na napastniku zagra... Jovinko. Okej, okay, środkowa pomoc będzie to... Dembele, o Dembele, to akurat dobrze, to akurat dobrze, okej. Okay. Kolejnym napastnikiem będzie albo Rooney, który to chyba na bank będzie Rooney, tak, bo będzie miał ładne zgranie, takie no, nawet ładne. Dobra, prawa pomoc. No i tu jest problem. Wszyscy są czarni. W sumie nie wiem, co w takiej sytuacji zrobić. No wezmę, no... Tak mi to praktycznie nikt tu nic nie da. Tak tu praktycznie nikt mi tu nic nie da, tak naprawdę. No okej, okay, no wezmę, no w takim, nie wiem, na losa wezmę, no okej. Okay. Środkowa pomoc będzie to Rakitic, a ja znowu tura na rzecz, trudno. 5... Widać. Będzie to... Dobra. Lewa obrona to będzie Klichy. Środkowa obrona to będzie Cahill, tak właśnie Cahill. Dalej będzie Mangala lub Sako. Mangala, okej. Okay. Prawa obrona, kurde. Dobra, na prawą obronę wezmę w takim bądź razie najgorszego, żeby nie było, to będzie to Michael. Jezu! Michael, William, chyba cały BPL dzisiaj będzie, coś czuję, cały BPL. Quick Boys P i napastnika. Tutaj, o, Emre Can, biorę. Tylko ten Jovinko taki nieładny tutaj. I tu byśki napastnik z VPL Neymar. Neymar będzie na ławkę jako rezerwowy taki super hiper. Mega zmiennik. Okej. Okay. Tutaj
albo Amrabat, albo Braithwaite. Nie wiem, dobrze przeczytałem. 4-4. Okej, okay, będzie to Braithwaite. I ostatni będzie... Okej, okay, także tak wygląda draft. Zrobione z samych zwykłych zawodników. Oczywiście, gdzie były do wyboru karty specjalne, myślę, że to musiałem wziąć najgorszą, chyba najgorszą, nie pamiętam, bo z Marlosem. No, jeszcze tylko trenerem będzie ktoś, kto BPL najlepiej, ile będzie wtedy? 99 grania, no, fajnie, okej. Okay. Podsumowanie drafta, 181, znowu prawie 100 zgrania. Nie ma rozwraciczego na ławce, którego muszę tu dać za Minimaka. Nie ma czego Rakiticia też tu dam. Okej, okay, no to tak wygląda draft, tylko ten dziobinko tak nie pasuje. Mam Breakway tam. Czy plus jeden zgrania, czemu nie? Czemu nie w sumie? My zwykły draft możemy się bawić. Okej, okay, no to... Przechodzimy do pierwszego meczu, mam nadzieję, że no... Będzie dobrze. Ja mamy przeciwnika, który mi się nie ładuje. O, jest, okej. Okay. No, miał zmienić stroje. Nie bijcie mnie, proszę. Kogo on tu ma? Ma... to ty, Ronaldo. To Maguero. Well then, giddy up. Hazard. O, tu jest Rooney, tu jest Rooney. I tu jest Braithwaite i to jest 1-0, tak jest. Bo w 6 minucie obejmujemy prowadzenie. Ale afro fajne. No, urokiem bramka nie grzeszy, no co prawda jest to sweaty goal, ale no cóż, no gramy drafta, tu jest każdy gol potrzebny na wagę złota. Zabaleta. Uwolnij swój pace, swoje 72 pace'a, dawaj. Dobrze. Aldy wszedł. I co tu się właśnie, Boże drogi, co tu się właśnie stało? Co? Jest 2-0, jest technika goal line. Spójrzmy, to na pewno przeszło time of wodem. That was legitness. Ta baleta po raz kolejny może tutaj namieszać. I to będzie 3, to jest 3-0 w tym momencie, w 17 minucie. 3-0. Rooney wykańcza akcję, znowu za baleta, znowu właśnie on. I 3-0. Braithwaite, a już nie będę tym hamem, już sobie kończę. 4-0. Dowód 4-0 będzie do pierwszej połowy, jak w ostatnim odcinku. Przypadek? A, to jest przypadek. Koniec pierwszej połowy, 4-0, tak jak ostatnio. Nie wiem, czy jakiś strzał oddał, no do 3, co prawda. Okej, okay, no i... Easy. Easy. Ups! Milion. O, to uznał z Braithwaite'a. Braithwaite i... BOOM! Tak jest. 5-2. Ale idealnie tam się pokazał Willianowi. Nice. Koniec meczu. 5-2. Dobrze mówię, tak. 5-2. Pierwszy mecz wygrany. No i fajnie, no i... Mamy dalej, co mnie bardzo cieszy. Braithwaite z zawodnikiem meczu, hat-trick Braithwaite'a. Mówię, zapomniałem, że mam na ławce nie ma, bo w ogóle go nie wykorzystałem. Może się przyda w ten mecz, no zobaczymy, okej. Okay. Mamy drugiego przeciwnika. Prawdopodobnie śmieszny Turek. Co on ma u siebie, co wykombinował? Wykombinował sobie obo, że to... Envila. Envila, ale tutaj ładnie przed Marcelo chyba... Karny, to jest karny, tak jest.
Jest karny, dobra. Karnego sobie strzeli. O, Azar sobie strzeli, dobra. Będzie. Strzelę w prawo dół. I gol. Tak jest. 1-0. Mvilla. Drugi tak. Wow. Nice. Rooney, tam wybiega Braithwaite i do niego idzie podanie mocne, ale do niego dojdzie. No ja już wiem, co to będzie, to jest już... Zarzutowałem, lol. 4-0. 5-0. 6-0. Tak jest. Drugi mecz Rage Quit. Rooney zawodnikiem 70 minut. Braithwaite znowu z trzema golami, to jest naprawdę, no... Wow. Wreszcie jest przeciwnik w półfinale. No okej, okay. No i co on tutaj zmajstrował? Okej, tak. Tu jest pewien problem właśnie, bo Messi mi ładował bramę z 30 metrów. Tu mi się przyda Neymar. Tu muszę dać sobie Neymara. O Boże, nie, sorry, że nie mówiłem, ale po prostu tak się skupiłem na robieniu trików i na Azardzie, że... Co? Wow. Okej. Okay. To było piękne, dobra, to mi się spodobało. To było fajne, okej. Okay. Jest 1-1. Wino longshoty, dobra, kto ma najlepsze staty? Rooney ma najlepsze, okej. Okay. Ludzie, że Rooney sobie strzeli. O! 2-1. Wayne Rooney. Idealnie. Właśnie takie właśnie dystanse z wolnych są najlepsze. Po prostu naciskasz L1, strzał na razkę 3 i ćwiartkę. Mandala. Koniec pierwszej połowy. Pokazał ostatnio, co umie. Mvilla! Super. Ale jest jeszcze Braithwaite i jest 3-1. Suarez. 3-2. No i finał po raz kolejny. Mamy przyjemnego do finału. O, a ładny stroj ma Milan. Po prostu takie ogarny, ładne są, okej. Okay. Skład ma całe BBVA. Czyli... O, bo zabolę taką probejrę. No super. Może teraz już Michelem. Boże. No wątpię. Braithwaite jest zbyt OP. To, co on zrobił? Po prostu przebiegłem mi całe boisko i się strzeliłem. Ale błąd, jest znowu błąd. Nie. Jesteś VIP-ą, tylko VIP-ą.
No nie wiem, no ciężko mi jakieś pozytywy wyciągnąć. Objawieniem tego draftu na pewno jest Braithwaite, który po raz chyba, nie wiem, trzeci jest zawodnikiem meczu. Okej, no to także to było tyle z dzisiejszego odcinka z Draftomanii. Tu jeszcze są poprzedni zawodnicy sprzedani. Okej, albo mi się wydaje, albo i coś sknociło z rynkiem, albo ogólnie z serwerami. No okej, no to ja spróbuję ich potem posprzedawać, w razie czego wstawię, jak wszystko to się sprzedało. No i tak, no jeśli ci się spodobało, zawsze możesz stawić łapkę w górę. Suba, napisać, jakie kolejne wyzwanie może być do drafta. No i to było tyle. Trzymajcie się. No i na razie.